Hej, z tej strony Bachus, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Getonne i tym razem odcinek z naszej pięknej serii Już Jutro. W odcinkach z tej serii opowiadam wam o tym, co jeszcze dzisiaj warto sobie zrobić w GTA, a także co mniej więcej jutro się wydarzy w GTA. Oczywiście wszystkiego nie znamy, ale na podstawie poszlak powiedzmy jesteśmy w stanie się domyślić, co mniej więcej jutro trafi do gry. Standardowo pamiętajcie, łapka w górę, subi, komentarz, to są rzeczy, które są mile widziane, a my teraz sobie zaczynamy. Standardowo na początek będą rzeczy, które warto sobie dzisiaj zrobić, ale problem jest taki, że nie ma tych rzeczy za wiele, bo ten cały tydzień jest tak naprawdę oparty o dwie nowe atrakcje, powiedzmy, które pojawiły się w GTA, czyli salon samochodowy. To jest rzecz ogromna, trzeba przyznać oczywiście, rzecz, która z nami zostaje na zawsze. I Rockstar się jakoś bardzo nie starał, żeby wiecie, zrobić ten tydzień jeszcze lepszym, dlatego że, hej, dostaliście już w tym tygodniu dwa salony samochodowe. Czego się więcej spodziewacie? Już salony są. Więcej nic wam nie możemy konkretnego w tym tygodniu dać. No i właśnie, zniżki słabiutkie. Zawsze w tej serii mówię wam o tej jednej, dwóch rzeczach, które warto kupić, ale w tym tygodniu prawda jest taka, że nic konkretnego nie ma. No może jak tak na siłę szukać, to kamizelki narzędziowe, które aktualnie są taniej o 50%. Więc jak to scena, to może sobie właśnie garderobę powiedzmy poszerzyć, żeby potem mieć wybór za darmo, że tak to powiem. Albo jeszcze można powiedzieć, że Howler Custom, czyli jedna z części do mobilnego cytru operacyjnego, która jest aktualnie taniej o 40%. To są może te dwie rzeczy, ale to naprawdę szukałem na siłę, bo nic konkretnego w tym tygodniu taniej nie mamy. Jeżeli chodzi o premię, to samo. Niestety premie też strasznie słabe są, ale jest taka premia, która z nami jest już od dłuższego czasu. Znaczy od dłuższego czasu. W tym tygodniu jest i w poprzednim też była. Chodzi mi tutaj o premię na misję VIP-a. Nie mam pojęcia czemu Rockstar tą premię trzyma. Nie za bardzo nas o niej informuje. Jedyna taka informacja, że taka premia istnieje, znajduje się w grze. Jak odpalicie sobie e-maile w telefonie, to właśnie macie tam informację o tym, że jest premia raz, dwa na misję VIP-a. A także kontrakty, zadania, wyzwania z klubu motocyklowego. Ale te rzeczy nie są za bardzo dochodowe, więc wam tego nie polecam. Grajcie misje VIP-a, bo one są szybkie, przyjemne. Ja praktycznie cały czas nawalam i mnóstwo poziomów biłem. I przy okazji oczywiście hajsik też wpadł. Możecie te misje robić sobie solo, możecie grać z znajomymi. Każdy zarabia tyle samo. Ja tak zawsze mówię, chociaż nie jest do końca prawda, bo host zarabia najmniej, pomocnicy zarabiają więcej, bo dostajecie hajs każdy za tą misję, a także pomocnicy w SecuroServe co 15 minut dostają wypłatę. Aktualnie te wypłaty są takie, że maksymalnie możecie dostać co 15 minut 20 tysięcy, tak o, dodatkowego hajsu. A host takiego hajsu nie dostaje. I oczywiście, od razu mówię, to nie jest tak, że te wypłaty lecą od prezesa. Te wypłaty daje gra, po prostu. Więc one są automatyczne i host nic nie traci. Więc jak najbardziej polecam. Wbijajcie na Discorda, łączcie się w jakieś grupki czteroosobowe, grajcie te misje. Naprawdę są one mega. I mam nadzieję, że zostaną z nami na jeszcze dłużej. Bo jak mówię, Rockstar jedyną tą informację dał przez te e-maile, które znajdują się w grze. Jak wejdziemy na stronę Rockstara, na Rockstar Newswire, nie ma takiej informacji. Jeżeli wejdziemy w aktualne eventy w grach Rockstara, tam też tej informacji nie mamy, więc naprawdę jest to rzecz dziwna. No i to tyle, jeżeli chodzi o aktualny tydzień. Mocno kiepski, ale zawsze kiedy są zadania VIP-a, to one bardzo mocno dla mnie przynajmniej ciągną ten tydzień w górę. Uwielbiam zadania VIP-a. Więc powiedzmy, że ten tydzień jest średni po prostu. Nie słaby, tylko średni. Chociaż chwila, zapomniałem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, za zrobienie dowolnej sprzedaży, czyli na przykład może być to bunkier, klub nocny, paczki, dostajecie takie oto białe słuchawki douszne, spoko. A także 200 tysięcy dostaniecie za zrobienie tej misji z sprzedażą tego towaru do Ammonation. Jak wchodzisz do bunkra, masz tam downloadera, wsiadasz, robisz jedną sprzedaż i w ciągu 72 godzin dostaniesz jeszcze 200 koła na swoje konto. Tak, to zapomniałem. Więc to tyle, jeżeli chodzi o aktualny tydzień. Teraz przechodzimy do dnia jutrzejszego. I standardowo polecimy sobie najpierw z kasynem. Więc w kasynie może powiedzieć się Cyclone, Cypher, Paragon R, Rapid GT Classic,
Tempesta. To są pojazdy najbardziej prawdopodobne, ale oczywiście Rockstar może tam włożyć cokolwiek innego, co już w przeszłości było. Ale te pojazdy są najbardziej prawdopodobne, jeden z nich. Kolejna rzecz, klub samochodowy. I tutaj akcja jest taka, że może pojawić się Swinger, Flash GT, Retinu, Vagrant, Club albo Osiris. I tutaj też powtarzam, Rockstar może powtórzyć stare pojazdy, ale raczej będzie korzystał z tych nowych, więc te są najbardziej prawdopodobne. Ale oczywiście wiem, was najbardziej interesuje to, jaki pojazd pojawi się w sklepie. I tutaj powtarzam, akcja jest taka, że Rockstar rozdzielił pojazdy z najnowszej aktualizacji na trzy różne sklepy. Jest Benny, jest South San Andreas, a także Legendary. Więc tak, jeżeli Rockstar zdecyduje się na pojazd od Bennego, to dostaniemy Priosto 300, a dokładnie jego tuning White Body, właśnie do Bennego. Przeróbka ta będzie kosztować nas 585 tysięcy, więc w sumie nie jest aż tak drogo. Oczywiście, jeżeli nie macie tego pojazdu, to do ceny zwykłego pojazdu musicie tego doliczyć. I będzie on, jakby co, kosztował dokładnie 457 500 dolarów, czyli łącznie około milion, jeżeli nie macie tego pojazdu, musicie wydać. Spoko. Jeżeli Rockstar zdecyduje się na Legendary Motorsport, to dostaniemy Obeya 10F. Ale moim zdaniem jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobna rzecz. Raczej Rockstar ten pojazd zostawi sobie na później. Ale jest taka opcja. Najbardziej prawdopodobnym pojazdem jest pojazd z Bida Sklepu, czyli South San Andreas Super Autos, a dokładniej D-klasę Draugr, który będzie miał dwie ceny. Normalna to jest 1 870 000 albo cena promocyjna za 1 402 500 dolarów. Żeby zdobyć cenę promocyjną, musicie zagrać wyścig na Cayo Perico. I Rockstar, jeżeli da nam ten pojazd, i moim zdaniem jest to najbardziej prawdopodobny, że on właśnie jutro wejdzie do gry, to od razu da nam opcję zrobienia ceny promocyjnej, prawda? Więc wejdą przy okazji wyścigi na Cayo Perico. I przy okazji warto zauważyć, że to będzie pierwszy tryb, który będzie odbywał się właśnie na wyspie Cayo Perico. Może w przyszłości doczekamy się jakichś innych trybów, na przykład deathmatche, może jakieś tryby adwersarza. Rockstar na początek da nam właśnie wyścigi. Moim zdaniem jest to rzecz dziwna, dlatego że tam nie ma za bardzo opcji, żeby prowadzić jakiś wyścig, mi się wydaje. Bo zobacz, takich ścieżek, po których możemy jeździć, no nie ma za wiele. A jeżeli Rockstar będzie kazał nam jechać przez jakieś, wiecie, krzaki, no to trochę przyps, bo większość z nich jest zrobiona z betonu. No nie wiem, dziwny pomysł moim zdaniem, ale zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Bo jutro raczej będzie premiera tego. I proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dajcie znać w komentarzach, który pojazd Was najbardziej interesuje i który chcielibyście, żeby jutro wszedł do gry. A ja się żegnam, siemro, cześć, elo!